Wypuśćcie mnie stąd, ja chcę stąd wyjść. Słyszycie mnie? Zdzielasz tylko gardło. Rany, mam nadzieję, że Junie nic nie jest. Jest silna, da sobie radę. Żeby mogła potem umrzeć? Czemu to wszystko na Spirze wydaje się krążyć wokół ludzkiej śmierci? A tak, spirala śmierci. Co takiego? Przyzywacze walczą z Sinem, nosicielem śmierci, i także umierają. Strażnicy oddają swoje życie, aby bronić swoich przyzywaczy. Nawet to dusze umarłych, nawet mistrzowie Ewonu to nieodesłani zmarli. Spira jest pełna śmierci. Jedynie Sin się odradza, a to tylko po to, by przynieść więcej śmierci. To niekończący się cykl śmierci, wiecznie zataczający koło. Wychodzić, wasz wyrok już zapadł. Wyrok? Nie miałeś na myśli egzekucji? Och proszę, któż mógłby wykonać egzekucję na swym drogim przyjacielu? Ty mógłbyś. Jesteś następny. Następny do czego? Idź dalej. Gdzie jest reszta? Gdzieś tam poniżej zapewne? Co, wrzucili ich do wody? To ma być ta kara? Udało ci się. Jaki jest nasz wyrok? Chyba oczekują, że się poddamy i tu umrzemy. No cóż, to kiepski sposób na zabójstwo. Gdzie Juni? Nie wiem. Może powinniśmy na nią poczekać. Poczekajmy przy wyjściu. Jeśli jest jakieś wyjście. Co to za w ogóle? Jak się czuje nasz mistrz Ronzo? Wygląda na to, że kłopocze go zamordowanie mojego ojca. Jak to Ronzo? Twardogłowy, nieprzydatny. Jednakże... Przyzywaczka Yuna, córka najwyższego przyzywacza Braski. Żywa może być dla nas pożyteczna. Zakłóciła ład Ewonu. Nie możemy pozwolić jej żyć. Rozumiem. Daj temu spokój, Seymour. Nikt wrzucony do Via Purifico się stamtąd nie wydostał. Lecz wciąż jest mała szansa, że może im się to udać. Postawić straże przy wyjściu. Mają zabić wszystkich, którzy się pojawią. Proszę zostawić to mnie. Najpierw twój ojciec, teraz żona. Pozwól mi to zrobić właśnie dlatego, że jest moją żoną. Czekaj, ja też pójdę. Nie ufasz mi? A ty ufałbyś człowiekowi, który zamordował własnego ojca? Doskonale. Jak sobie życzysz. Wybacz mi, Lady Yuno.
Kamienne płyty rozrzucone są po całym Via Purifico. Weź na jedną z nich, by przenieść się we wskazanym kierunku na następną płytę. Jeśli na drugim końcu drogi nie ma kamiennej płyty, nic się nie stanie. Co to za kolejne pojebane zagadki? Teraz jako Yuna. Oczywiście, że nie idę za strzałką. O fuck! To jeszcze walka będzie, ta? O man. No bo będę musiał przyzywać w takim razie. 1380. Wow, za 9. O shit, man. O man. Dobra, to trzeba przyzywać w takim razie, no co? Też nie są najgorsi za 400, które go biją, ja pierdolę. A bo Yuna też strefy, kurde, przejdziemy te sfery, znaczy się. W sumie to kurde jeżdżenie tam na tych platformach wcale nie było takie trudne, no nie? Ale nam dojebali ostro z tym kurde wyjściem. Bez możliwości, wiecie, nie wiem, jakiegoś wyboru czy coś. Jeszcze żeby były drzwi, to byś wtedy pomyślał, ok, to może być wyjście, ale nie, to był po prostu zaciemniony korytarz, poszedłeś i chuj, już po zabawie. Nieładnie. Co to jest? Czy? I Lulu. Lulu. Hi. It's okay. W porządku, wiem wszystko. Jest Lulu, zajebiście. W ogóle co to był za wyrok? Wrzucić ich wszystkich do wody i nie wiem, chuj. To było dziwne, nie? W ogóle. I teraz nie wiem, oni są w jakichś pojebanych miejscach, każdy gdzie indziej i w ogóle. Czasami nie rozumiem. Uf.
Ten odporny na magię? Kurwa, to jak my go pokonamy? Muszę przyzywać specjalnie, żeby tego chuja pokonać? Chyba tak. No spróbuję. No jednak nie taki odporny na magię, kurde. Dziwne, nie? Tu mamy Final Fantasy X i Final Fantasy X-2, tak? No to... A może nie będę mówił, bo nie wiecie, to nie będę mówił. Tu jest brama zamknięta, tak? Nie przejdę. Coś tam na pewno ominąłem, no ale... O. Musi tu być gdzieś wyjście, szukajmy. Może faktycznie poszukamy, bo może znajdziemy tych wszystkich towarzyszy, kurde. Można zapisać. No. O. Yuna, sorry we left. Yuna, przepraszam, że cię zostawiliśmy. No. Nie, jest w porządku. Bez ciebie było zawsze lepiej. Ha!
Ha! Odporność. Szkoda many. Szkoda many na nich. Dobra, to pochodzimy tutaj, poszukamy tych kurde naszych towarzyszy. Gdzieś tam na środku chyba nie było mnie jeszcze. Losowe ataki. Tu już by się Tidus przydał. Jeszcze żyjesz? No, trafił. Leczmy. Chyba się do początku cofnę. Tak. Ale środkiem nie poszliśmy jeszcze. Tam może ktoś być. Lubię sobie właśnie w takie gry czasami pograć, które nie wymagają mojej zwinności za bardzo, no nie? Po prostu wybieramy komendy, jest spoko.
Ale to chyba taka właśnie rozgrzewka przed tymi Dark Soulsami, kurde. Ale w tego Messengera jeszcze też musimy zagrać. Najpierw, bo bardzo na to długo czekałem, żeby pograć w Messengera. The fuck am I? The fuck am I? Kurwa. To jest tu, gdzie Lulo była. No nie chciałem tu się teraz, kurwa, przeteleportować. Ja pierdolę, chcieliśmy iść środkiem. Trzymaj się, Dziubrzyś, dzięki, że wpadłeś. Miłej nocy również. Niedługo też będę kończył. Nie wiem dokładnie za ile, ale... Szybciej będzie, jak przyzwę jakiegoś, kurde, i... Przeteleportowała nas tam, gdzie w ogóle nie chciałem. Kiedy znowu w Blitzball będę mógł zagrać? Normalnie przyzywam Ixiona, będzie z głowy. Blokowało mi osiągnięcie Power Strike. Nie zwróciłem uwagi, ale czyżbyśmy zadali im 9999? Dobra, nie wchodź na to. O kurwa, to trzeba... A tu jest jeszcze. Coś. Thank you.
kurde, zabiją go. Jak on strasznie wpierdol dostaje. Łatwo. No, 9999. To jest dopiero pierdolnięcie. Dobra, gdzie nas przyniesie? Nigdzie. Pomoże? Co się kurwa wydarzyło? O, drzwi się otworzyły. Dobra, idziemy do przodu. Co to jest w ogóle, kurde, za larwarz wody? Ja tylko czekam, kiedy będziemy mogli w Blitzball zagrać wreszcie. No, walki są takie, niektóre, z niektórymi bossami się długo walczy. Tym bardziej jak cię zabiją, bo to teraz dzisiaj co walczyliśmy, to dwa razy nas zabił chyba. To jest najwięcej. Wcześniej ktoś tam nas zabił raz i to wszystko, nie? Lady Yuna. Lady Yuna, więc to naprawdę ty. Why are you here? Dlaczego tu jesteś? Lecieliśmy statkiem na Rubinę Spokoju, a potem przybyliśmy do Bevel. Wtedy wezwał nas mistrz Kinnock, wydał rozkazy, by zająć się zdrajcami. Będziesz z nami walczyć? Rozkazy świątyni są prawem, nawet jeśli jesteś z krwi i kości Lorda Braski. Jesteś zdrajczynią. Jego strażnicy, nie widzę ich. Nie ma tu Marody i Passe. Sam dokonam tego nieszczęsnego czynu. Wybacz mi, Lady Yuna. Boss, tak? Prawie na pewno ma lepszych, lepiej rozwiniętych, kurde, niż ja. Za dużo nimi nie walczyliśmy. Twoje eony przeciwko moim. Kurwa. No to co? Bahamuta, nie?
Co to jest impuls? Atak na wszystkich. Najgorzej, że nie wiem, ile ma, kurde, życia. Jest porobiony. Teraz jakiś taki, kurde, delay wjechał, większy widzę. Nie wiem czemu w sumie. A może nie? Może na podglądzie. Na podglądzie tylko. Tak. Jest okej. Jest okej. On ma tego latającego, tak? To sprawdźmy. Kogo mógłbym tu... Tylko chujowo, że nie wiemy, ile oni mają życia, nie? No pokaż tą siwę. Nie, nie, to tylko ja tam ten na telefonie chciałem sobie zobaczyć i... się okazało, że tam... jest w tył trochę, że trzeba było odświeżyć. Czekaj, Ixion i Fryt. No pokaż tego Ifryta. Jednego mu pokonaliśmy, kurde. Że my, kurde, nie możemy zobaczyć, ile ma życia, no nie? Okej. Dobre. Dobre, dobre, dobre. Pewnie jak mu się ferwor naładuje, to wpierdol momentalny będzie, nie? Ach. Już mu się naładował. To będzie chyba dead. Ale cienki. Dobra, mamy ferwór. Ogień piekielny. Proszę, ja was, rozumiecie mnie. Thank you.
Załatwiony drugi. Ile masz tych eonów jeszcze? Ionów. Jeszcze ma. Behemota? O kurwa. No pewnie ma tyle samo co my, no bo jednak przyszedł też tutaj to całą pielgrzymkę napieprzał, nie? Po kolei. Nie mogę pozwolić wam przejść. Dobra, spróbujemy Ixiona. Ogólnie rzecz biorąc, wychodzi na to, że mają tam po parę tysięcy życia, nie? Więcej niż moi chyba, ale... Bez przesady chyba. Pierwszy kulisty to jest... Rani wroga i neguje efekty czarów. Biała magia. Wodoodporność. Jakieś odliczanie włączył, o kurwa. Chuj wie co to za odliczanie. Aha, chyba sobie ferwor ładuje. No. No nie wiem. Zajebał go. No to chujowo. Przyzwiemy sobie następnego. Spróbuję Walefora chyba. On jest najsłabszy w sumie. Ale ten już jest trochę nadgryziony, ten jego behemot, czy jak to tam. Więc może go dobiję po prostu. Kurwa, jak on jest słaby, o chuj. Odporny na to gówno. On tylko sobie ładuje ten kurwa swój ferwor. A jak ja bym zrobił to samo? A on sobie po prostu to ładuje, nieważne czy ja go biję, czy nie, no kurwa. To wiesz co, to może jednak lepiej tarcza.
Chyba ledwo zipie, nie? Tak trochę się przychylił. Czekaj, czy ta tarcza coś da. Zajebał mi Walefora. Ale ten jego behemot ledwo żyje. No nic, biorę... Nie wiem. Już taki nachylony jest. Biorę Shivę, bo jest kurde... świeża. Jeszcze jej nie przywoływałem. On jest odporny na to chyba, chociaż nie. Coś tam było odporne. Mrozara. Ładnie, za 2000, o kurwa. Może zaraz dednie. A jakbym znowu dał to? A jakbym znowu dał to? I tak cały czas jego turę od ten, nie? No. Kurwa, jednak jest jego tura. No on już taki też przychylony. No ja mam nadzieję, że on nie ma więcej ionów, nie? Bo przegramy. Muszę już przyzwać tych poobijanych. Bahamuta nie mogę, bo on przysłał. Został mi ostatni. Ifrit mi został. Ifrit się może leczyć ogniem. Więc się wyleczymy. Nie wiem, ile on ma mieć życia. Ile ja mam życia tym kurwa ifrytem? Nie mogę tego sprawdzić nawet? Dobra, już jest max.
Już miał rzucać, nie? I co dalej? Będzie walka? Jest! Ostatni. Trzymaj się z dala. Yuna, chodźmy. Niedaleko stąd jest wyjście na powierzchnię. Szczęście sprzyja lepszym. To było wyliczone. Twoja pielgrzymka jest skończona. Bo ja widziałem, że on już jest na skrawku życia, ten behemot, dlatego tak. A on zabierał z 2000 tym swoim mega ciosem, więc pomyślałem, że może jak doleczę do 2000, to przeżyję jednak, nie? Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.